sobie troszkę poużywam, a jak nie, to to muszę być grzeczny i nie używać brzydkich słów. Jesteście, dajcie znać, tu chłopaki mi włączają wszystko już. Halo, halo, napiszcie, słychać albo nie. Dobra, słychać. Git. A sorry za lekkie opóźnienie. Nie dlatego grzybrze gwiazdorze, tylko po prostu o godzinie 20:59:45 skończyłem omówienie matury z moją grupą online'ową, więc miałem 15 sekund przed 21, żeby ogarnąć temat z wami, ale nie chciałem odwoływać Bielowieczorka, choć bardzo naciskali, żeby go odwołać. Ale stwierdziłem, nie, bo będziecie zawiedzeni. A dobrze. A, no i dobrze, dzisiaj robaki. Nie wiem, sami to zaproponowaliście. Ja się przygotowałem z różnych robaczych źródeł. A, zobaczymy, co się wydarzy. Nie jestem jakimś mistrzem w tym temacie. Aczkolwiek jak moi uczniowie z klasy wychowawczej powiedzieli, że na parazytologii, potem u nas na medycznym siedzieli i w zasadzie ponad połowę albo i dwie trzecie to wszystko mieli notatki z liceum, ja naprawdę przesadzałem w liceum, to miło się zrobiło na sercu, że jednak potem to odciąża jakąś edukację waszą na studiach. Oczywiście ja od razu mówię, że maturalnie to wy tak naprawdę powinniście wiedzieć, co to jest tasiemiec, jajo larwa, jakiś nicień, jajo larwa i w zasadzie tyle, czym się zarażacie i te wszystkie cykle, opisy, to wszystko będzie gdzieś podane w tekście na schemacie. Absolutnie nie musicie znać na blachę 300 cykli i nie wiadomo jakich nazw, ale uwielbiam, kiedy piszecie odpowiedzi, że na przykład bruzdogłowiec szeroki to jest pierścienica albo coś w tym rodzaju, no po prostu to jest urocze. Hejka Kamil. Tak, wiem, Kuba, że tęsknisz za Kamilem, za tym Kamilem, bo Będkowski niech po prostu spada. Nie no, pozdrawiamy Kamila też. Ulubieńcy dotarli, więc będzie wesoło. Dobrze. Ready? Moi drodzy, pierwsze pytanie, czy słyszeliście takie stwierdzenia jak pasożyt homokseniczny, heterokseniczny, monokseniczny, polikseniczny? Tak? Nie. Nie. Selenka, wreszcie cię zagiąłem z czegoś. Uwaga, dobra. Mam notatkę sobie zrobiłem, żeby tego nie pisać na tablicy i nie za bardzo tłumaczyć, bo to nie ma sensu. Słuchajcie, więc tak. Będziemy mieli do czynienia z pasożytami. Pasożyty generalnie, a właśnie news, jeszcze news. Właśnie przygotowuję taki teścik około tam, nie wiem, 15-20 zadań z pasożytów, ich cykli, jakichś cech płazińców i nicieni. I dziś wpadłem na genialny pomysł, że przed Mikołajkami to musiało być jakieś zrządzenie losu, że akurat robiłem pasożyty i potem się zorientowałem, że dzisiaj mamy to na Bielowieczorku. Więc pewnie w dniu jutrzejszo, pojutrzejszo, do weekendowym, nie wiem na ile tam znajdę chwilę czasu, dokończę robić ten test i tak jakby jak chcecie, to ja go wrzucę jako taki kursik z jednej lekcji, z jednego teściku, tak jak u nas w sklepie, jak sobie wejdziecie, możecie jakąś tam endosymbiozę, taki pokazowy kurs zobaczyć, jak wygląda, to zrobię taki kurs w ogóle, który ma tylko jeden teścik. Jak będziecie chcieli się sprawdzić, zrobali,
to za free on będzie do tam, jak macie konto, to sobie go wrzućcie do koszyka za 0 zł, a jak nie, to tam załóżcie konto, wrzućcie do koszyka, poszukajcie u nas w sklepie, on jeszcze go nie ma, ja go wstawię dopiero, a jak nie, jak zapomnicie, to za tydzień na Bielowieczorku ja po prostu link poproszę Jacka, żeby to udostępnił i po prostu sobie najwyżej przetestujecie się z robactwa. Why not? Nie wiem, po co to robię, ale lubię robaki, więc generalnie tak. Dobra, słuchajcie, więc zawsze trzeba patrzeć, czy pasożyt całe swoje życie od wyklucia z jaja do rozmnożenia i złożenia kolejnych jaj będzie zataczał, czy tak cały ten cykl rozwojowy jest w jednym żywicielu, czy w kilku żywicielach. Jeżeli jest to jeden żywiciel, to nie mówimy pośredni czy ostateczny, mówimy żywiciel. Jeżeli jest ich więcej, to wtedy mówimy o jednym żywicielu ostatecznym i kilku czy pozostali to będą pośredni. I teraz tak, jeżeli pasożyt, tutaj popatrzcie, cały swój cykl będzie tak jakby zawierał w jednym organizmie, zarazicie się jajem i w was dojdzie do zapłodnienia, stworzenia nowych jaj. Koń się zarazi jajem, cały cykl aż do kolejnego, tak? Czyli generalnie taki żywiciel, taki pasożyt, przepraszam, taki pasożyt nazywa się homoksenicznym, bo cały swój cykl będzie odbywał w jednym organizmie, całą swoją przygodę życiową. I albo będzie to pasożyt monokseniczny, czyli jest specyficzny względem gatunku. Tak jak nasz karłowaty tasiemiec, owsik czy glizda ludzka, te pasożyty nie zarażą psa, kobyły, świni, krowy, kozy, brzozy czy czegokolwiek innego, tylko będą zawsze specyficzne względem gatunku, a mianowicie będą one wtedy pasożytami monoksenicznymi. Natomiast polikseniczne pasożyty będą wtedy, kiedy cały cykl zamyka się w jednym osobniku, ale może to być na przykład, nie wiem, człowiek, ale na przykład może to być świnia, ale może to być coś innego, pies, czyli nadal cały cykl w jednym organizmie, ale te gatunki, ten pasożyt nie jest taki specyficzny gatunkowo. Dobra. A dalej. Heterokseniczny pasożyt z kolei to są te pasożyty, których my się właśnie uczymy na przykładzie tasiemców, gdzie jest więcej niż jeden żywiciel w cyklu potrzebny, aby zamknąć cykl. Tasiemiec, świnia, człowiek, krowa, człowiek, ryba, oczlik, człowiek i tak dalej, czyli minimum dwóch żywicieli do zamknięcia cyklu. Tak się to nazywa, to są tak zwane tam jednodomowy, wielodomowy, jakieś takie dziwne nazwy się temu nadaje, ale to jest związane właśnie, jak już mówimy o ciekawych rzeczach, a nie o typowym jakimś tam zadaniu, które i tak wszystko opisuje do analizy. Dalej, klasyczne zadanie na maturze to jest żywiciel pośredni, a ostateczny. Trzeba to umieć argumentować. Ja wiem, że wy często mówicie o jakiejś postaci niedojrzałej, dojrzałej i tak dalej. Okej, to w kluczach gdzieś się może przewinąć, natomiast najważniejszym kryterium jest po prostu żywiciel ostateczny to ten, w którym pasożyt rozmnaża się płciowo. Za samo stwierdzenie rozmnaża się zero, bo larwy też się rozmnażają w różnych żywicielach pośrednich. Chodzi o płciowo. Tam, gdzie będą gamety, tam, gdzie będzie zapłodnienie. Czy zaliczą, że jest to taki żywiciel, w którym występuje postać dojrzała pasożyta? Mnie to boli trochę, po prostu w oczy taka odpowiedź, no bo rzeczywiście w innych żywicielach są te postaci larwalne, okej, a ta postać dojrzała, ostateczna powinna być, ale co jeśli na przykład w jakichś żywicielach u jakiegoś cyklu pasożyta będą jednak dojrzałe, a tylko rozmnażanie będzie w jakimś tam ostatecznym? Ja bym tu, okej, można pisać, że to jest postać dojrzała płciowo albo postać dorosła rozmnażająca się płciowo. Wtedy moim zdaniem utniecie wszelakie
spekulacje na temat właśnie, a co, a może się rozmnaża tak, a tak, a siak. I zawsze jest tylko jeden taki żywiciel, który po prostu tam jest zapłodnienie i tam dochodzi do tego rozmnażania. Dobra. Okej. Okay. Mhm, dobra. Uwielbiam cię, Grzyb. Ty naprawdę jesteś albo tak egocentryczny, albo w Campbellu takie uzasadnienie było, ale do czego to się dotyczy? Do zapłodnienia w ostatecznym, czy do postaci dojrzałej? Weź tak jakby nie z kontekstu, tylko żeby wszyscy zrozumieli. Rozumiem, że Grzybu mówisz, że w Campbellu było uzasadnienie dotyczące zapłodnienia w ostatecznym. Dobrze cię zrozumiałem? Przepraszam, jestem wyczulony, Grzybie, na podstawie po prostu czytania wielu różnych zdań i oceniania ich na zasadzie merytorycznej poprawności. Także weź potwierdź, czy o to ci chodziło, Grzybu, że w ostatecznym właśnie zapłodnienie, to ten akt rozmnażania płciowego. Dobra, to napisz, czy o to ci chodziło. Wskazówki, jajo a larwa. Pamiętajcie, że to jest... bardzo ważny aspekt na maturę. Dobra, dzięki, Grzybu. I teraz tak. Idea jest taka, że jeżeli żrecie jajo, to stajecie się inkubatorem dla larw, bo z jaja wyklują się larwy, czyli stajecie się żywicielem pośrednim, żrąc jaja. Oczywiście u takich, które mają wielu żywicieli. Jeżeli jecie larwy natomiast, gryziecie mięsko, w którym jest larwa, rybkę, nie wiem, dziczyznę jakąś, cokolwiek, gdzieś tam te larwy w mięśniach najczęściej są w niedogotowaniu, albo larwy są na roślinach niedomyte, nie do jakichś tam, chociaż na roślinach też jaja mogą być, no, to zależy od cyklu, ale jeżeli żrecie larwę, to w was się wtedy z tej larwy wykluje postać, rozwinie, bo wykluwa się z jaja, postać już dorosła. Wówczas będziecie żywicielem ostatecznym i tam będą seksy w was. Natomiast oczywiście w przypadku takich pasożytów jednodomowych, gdzie tylko cały cykl jest u jednego żywiciela, no to wtedy będziemy mieli do czynienia z aktem żarcia jaj, w nas się rozwijają larwy, one dojrzewają, seks i znowu jaja. Także trzeba rozgraniczyć w przypadku wielu żywicieli jajo, jak zjecie, to żywiciel pośredni jesteście, a jak w takim całkowitym cyklu jednodomowym, wówczas jesteście po prostu żywicielem, tam nie ma pośredni ostateczny. I właśnie dużo jest takich profilaktyk na maturze, na zasadzie, co należy zrobić, albo wyjaśnij, czy mycie rąk przed jedzeniem będzie cię chroniło przed zarażeniem na przykład tasiemcem uzbrojonym. Oczywiście, że ale podam przykład. I tak, i nie. Bo nie będzie cię chroniło w typowym przypadku, kiedy myjemy mięso niedosmażone z larwami, z wągrami, wtedy czy masz brudne łapy, czy czyste, zdezynfekowane, to i tak się zarazisz, bo mięso ma żywe larwy, które tam od roku chyba uzbrojonego, od nawet iluś tam 10 lat u nieuzbrojonego chyba, czy jakichś innych tasiemcy mogą trwać w tym mięsie, z kosmos jakiś, nie znam szczegółów każdego tasiemca, ale naprawdę to jest przerażające, a włosień chyba ponad 50 lat może być żywy, taki nicień w mięśniu, tak czy siak, wtedy cię nie chroni, ale akurat w przypadku tego tasiemca uzbrojonego, my, człowiek to świnia, po prostu. My możemy odgrywać w cyklu rolę świni przypadkowo, czyli zarazić się jajami i wtedy stać się żywicielem pośrednim z larwami w mięśniach. Fu. A oczywiście, żeby ten cykl, ta larwa dokończyła, ktoś by musiał mnie zjeść. Kto? Kolejny człowiek. Więc to jest tak jakby ślepa ścieżka. Ten pasożyt utknie w tych mięśniach i nie dokończysz tego cyklu. Ale akurat w uzbrojonym możemy być, bo człowiek to świnia, natomiast człowiek to nie krowa i w nieuzbrojonym nie mamy szans, żeby być żywicielem na przykład takim pośrednim. Także o to pytają, czy smażyć, czy myć ręce, czy parzyć warzywa, czy w ogóle cokolwiek innego, gdzie jest ten transfer i gdzie można się tym zarazić. Także pamiętajcie, aby zawsze sobie zwrócić na to uwagę. Zobaczmy, co tu się dzieje. A
Szymon Józef, nie można używać genofor i nukleoid tak naprawdę zamiennie, gdyż genofor to cząsteczka DNA, to jest synonim chromosomu bakteryjnego, a nukleoid to jest genofor leżący razem z fragmentem cytozolu, czyli tak jakby obszar, odpowiednik nukleusa. Więc generalnie nukleoid, ja wiem, że jest pokazywany jako bakteria ten DNA, ale nukleoid jest, ma inne znaczenie, takie merytoryczne niż właśnie genofor. Co to jeszcze pytacie? Ja niedawno, Natalia miała się owsiki, a myję ręce. Taka też sekretarka u nas w takiej prywatnej szkole, jak uczyłem ładnych parę lat temu, też powiedziała, nie zbliżaj się do mnie, bo mam owsiki. Słuchajcie, to naprawdę dotyczy, te świeżby, owsiki. Ja też miałem świeżba parę lat temu, ze schroniska przywiozłem i pół roku z nim walczyłem i też niewesoło. A też uważam, że jakoś dbam o higienę mniej czy bardziej. Dobra. Słuchajcie, jaja owsików nawet jak lekko wyschną, mogą się w powietrzu unosić. Yeah, dobra sprawa, nie? Dlatego jak macie owsiki, Natalia, prasuj majty, jak albo pierz w temperaturze wysokiej, żeby tam, wiesz, w tych okolicach nie, tych jaj nie roznosić. Tak, ekologii bardzo warto się uczyć i ochrony przyrody. Myślę, że Ania się tu będzie z Wami też wywodziła, bo w przyszłym semestrze pewnie też Ania będzie wchodziła na drugie biolowieczorki. Zintensyfikujemy spotkania. Czy nicienie tak samo jak płazince? Nie, no, selenka, nicienie mają drożny układ pokarmowy. Hello. Jak nie płazince? Selenka. Pamiętaj, płazince to wirki, mają układ pokarmowy, nie wchłaniają powierzchnią ciała, tylko żrą i wydalają niedrożnym, tu gardzielą taką, bo mają niedrożny układ. Przywry mają układ pokarmowy, przysysają się i doją twoje płyny. To tylko tasiemce, a nie płazince, redukują ten układ jako przystosowanie pasożytnicze do miejsca, gdzie żyją, czyli w twoich jelitach, gdzie mają strawione wszystko jak na tacy podane. Więc już się nie zgadzam, Selenka. Płazince nie wchłaniają, tasiemce wchłaniają, a nicienie żrą normalnie. No, dobra, warto, mniam, pycha. Czy amitozę uznajemy jako źródło rekombinacji? Kurczę, nie pytajcie o rzeczy dzisiaj pasożyty. Amitoza jest to podział, który wprowadza różną ploidię jąder, bo to losowo dzieli i to już jest na pewno źródło. Natomiast te jądra mają zwielokrotniony, tak jakby endomitotycznie materiał, więc de facto ile tam jest, które chromosomy się jak zwielokrotnią, to jest nietypowy podział. On nie ma na celu, w ogóle ta rekombinacja, czy jest, czy nie ma w amitozie, nie ma żadnego znaczenia, bo albo to jest makronukleus orzęsków, który nie będzie przekazywany potem, materiał genetyczny, bo on służy, on potem zaniknie, przy kolejnej koniugacji on służy do tak jakby metabolizmu, ani bielmo triploidalne, które dzieli się amitotycznie, też nie będzie przekazywane, nie podlega selekcji ewolucyjnej, ich cechy, także te amitozy w ogóle nie są, biologicznie nie ma znaczenia ta zmienność w nich. Dobra. Lecimy. Jak jaja są zbudowane? Chryste, jest zarodek i są osłony jaja. Koniec. I tyle. A co najwyżej, niektóre, słyszeliście taką pewnie nazwę, jaja inwazyjne. Są to takie jaja, w których już te zarodki wykluły się, tak jakby, nie wykluły, utworzyły się larwy z tych zarodków i już w jaju nie są typowe jajo, tylko ma larwy dobra. Dalej. Nie mam pojęcia o związku alergii z pasożytami, na pewno jakiś jest, tym bardziej, że pasożyty zawarają nas obcymi białkami, a białka mogą być alergenne, o czym wiemy nawet na nietolerancję na mleko, więc na pewno jest jakaś, Natalia, korelacja, ale to trzeba by spytać specjalistę. Dobra. Stop, nie pisać. Nie ekologia teraz, bo wyłączę webinar i pójdziemy do domu. Albo zblokuję grzyba i całą resztę.
Ekologia zawsze jest na maturze, ewolucja też, ochrona przyrody bardzo często zmiksowana z ekologią, a ekologia zmiksowana z innymi dziedzinami, jak w czerwcu w tym roku zadanie z kotewki i orzecha wodnego, świetne też relacje antagonistyczne pomiędzy innymi organizmami a przykryciu, naprawdę te ekologiczne aspekty w poroście, symbioza mutualistyczna w mikoryzie, to się przez pół biologii ekologia może wałkować. Nie uczcie się ekologii jako od strony 325 do strony 423, to jest ekologia. Nie, pół biologii to tak naprawdę korelacje, współżycie organizmów, jakiejś zależności. Wracamy do robaków, bo Tomuś bardzo ma potrzebę tasiemca, a dlatego już mówimy o tasiemcu uzbrojonym i nieuzbrojonym, Tomaszku. Zaraz, że tak powiem, porozmawiamy o Twoich przyjaciołach. Dobrze, płazińce. Zacznijmy od tego, Selenka, że płazińce to nie jest synonim tasiemce, tylko płazińce to typ, a gromady tam są różne. I teraz tak. Ja tutaj postarałem się coś dopisać dzisiaj jeszcze na szybko, jakieś tam takie krótkie informacje, żebyście tak jakby sobie wyobrazili te robale. Tu mamy przywry, mamy dwie klasyczne przywry, które warto by było znać. Jest to motylica wątrobowa, która klasycznie występuje gdzieś w uprzeżuwaczy, bydłach, w bydle u owiec, czasem u człowieka rzeczywiście, ale to jest tak jakby przypadkowy transfer. Natomiast przywry, tak jak i tasiemce, generalnie powinny być obojnacze, czyli powinny być dwupłciowe. Wyjątkiem jest ten prawy, czarno-biały, że tak powiem, tutaj przedstawiciel. Nie wiem, czy wy tu cokolwiek widzicie, ale to jest piękna kopulacja dwóch osobników. Dziewczynkę zrobię na różowo, bo akurat przywra krwi ma dymorfizm płciowy. O, ta duża, ta bułka od hot doga, to jest dziewczynka, a w środku w niej tam zawinięty jest samczyk, który lekko wystaje. Jest mniejszy i gdzieś tam w środek się zawinął. I tak to mniej więcej wygląda, ten dymorfizm płciowy, ale to jest taki wyjątek troszeczkę u płazińców, bo generalnie płazińce kojarzymy z hermafrodytyzmem, czyli z obojnactwem. Właśnie i taką zarażenie motylicą wątrobową nazywa się choroba fasciolozą i ona się rozwija w naszych dobrze ukrwionych gdzieś tam narządach. Najczęściej po infekcji będzie osadzała się, kiedy żyłą wrotną gdzieś dopłynie, w wątrobie, dlatego taka nazwa. I ona tam się przysysa, jest wielkości takiego, nie wiem, może prawie jak ręka, może mniejsza. Nie znam się dokładnie na takich rozmiarach. Ale jakie oczy tasiemców? Nie mają oczu. Dobrze. Redukują odpowiednie zmysły. Po co ci w ciemnym, za przeproszeniem, jelicie oczy? Żebyś na co patrzył? Na przelatujące, za przeproszeniem, kawałki jabłka, które zjadłeś? No chyba, sądzę, że wątpię. Dobra, więc tak to wygląda z taką motylicą. No i trochę cykli, jakieś tam śmieszne rysunki z neta ogólnie dostępne znalazłem, więc popatrzmy. Są tutaj bydło, owce, generalnie przeżuwacze. Jak to wygląda? Cykl takiego tasiemca jest związany ściśle z wodą. Oczywiście wy z głowy tych na maturę cykli nie musicie znać. I teraz uwaga, jaja wydostają się do wody. I już widzę, że owieczka jest żywicielem ostatecznym. Dlaczego? Bo musiało w nim być zapłodnienie i musiały być, jaja są efektem zapłodnienia. Dlatego to jest argument na maturze dla tego, żeby powiedzieć, że owca to żywiciel ostateczny. Wykluwa się larwa, która jest wolno żyjącą larwą, tak zwanym dziwadełkiem, czyli miracidium. Jest to larwa orzęsiona, która sobie pływa i szuka żywiciela. Tutaj akurat są różne ślimaki takimi żywicielami, więc mamy aktywne wiercenie, wlezienie do tego ślimaka i tam są różnego rodzaju kolejne stadia zwane sporocystami i rediami, które się w odpowiedni sposób tam namnażają. Nie wiem, czy redie właśnie na sposób endosymbios tego, endomitos tego nie robią, ale nie wiem, trzeba by to naprawdę doczytać, jak one się tam namnażają. Tak czy siak z tego biednego ślimaczka potem, który będzie żywicielem pośrednim, bo larwy, bo brak rozmnażania płciowego,
wykruwa się larwa, wykluwa, wychodzi z tego ślimaka larwa, zwana cerkarią, i taka larwa później musi się w jakiś sposób znaleźć na roślince i czekać na taką owieczkę, czyli generalnie z jakąś wodą, falą, albo podlewając takie rośliny wodą zakażoną właśnie takimi larwami, cerkariami, będziemy sprzyjać roznoszeniu takiej motylicy wątrobowej. Oczywiście możemy też pić taką wodę z cerkariami zakażoną, nie musimy jeść koniecznie roślin, wówczas też jest szansa na zarażenie się taką motylicą wątrobową. No i teraz owieczka zje larwę, z larwy wykluwa się dorosły osobnik, no i mamy cykl zamknięty dwóch żywicieli, tak to wygląda. Mamy też taką odmianę, nie wiem czy o niej się mówi, motyliczka wątrobowa, bardzo ciekawa, też bardzo podobna do motylicy, ale ma jeden ciekawy upgrade, słuchajcie, a mianowicie te larwy, cerkarie, one generalnie infekują mrówki z rodzaju bodajże formika, czyli klasyczne takie mrówy, które gdzieś tam sobie je zeżrą z listkami, chrupiąc te źdźbła, niosąc coś tam do mrowiska. I te larwy osadzają się w okolicach tam jakichś tam tych zwojów głowowych, pod chyba przełykowo coś tam, i po prostu sterują taką mrówką trochę jak zombie. Dzieje się to w dzień, w nocy mrówka się ocknie i przestaje być kontrolowana i normalnie funkcjonuje. Pamiętajcie, mrówki nie śpią. A w dzień stają się zombie i mają jeden cel: wejść jak najwyżej. Po co? One włażą na źdźbło trawy, a jak nie mogą wejść wyżej, to po prostu zastygają i tak czekają do nocy. Po co? Sprzyja to temu, że jak owieczka zgryza takie właśnie źdźbła trawy, to ma większą szansę, że zeżre taką mrówkę z tą larwą. No ciekawy bardzo, ciekawa opcja motyliczki. Takich cykli powinni uczyć, a nie tam jakichś brzydactw. Więc tak mniej więcej to też te zombie mrówki, ale grzybu są inne zombie, a mianowicie to grzyby z takiego dziwnej grupy Labulboniales albo Entomophthorales, czyli właśnie tak zwane owadomorki i ich różne odmiany, one będą właśnie powodowały, ale już jak przyszliśmy na takie grzyby, to niech wam będzie, jako że kończyłem licencjat i magisterkę między innymi z grzybów, więc poruszyłeś, grzybu, bardzo niebezpieczny temat, a mianowicie wyobraźcie sobie, że macie sobie takiego grzybola i on, macie muchę. Mucha sobie lata, zainfekowała się, potem powiem jak, grzybkiem, upadł tu grzybek. Grzybek wrasta pomiędzy tymi takimi, wiecie, pasmami pancerzyka, gdzieś najczęściej w okolicach kończyn, gdzie są najcieńsze te warstewki chityny, wrasta do tego owada, trawi go całkowicie, prawie całkowicie. Wiecie, co zostawia w tym owadzie? Zostawia mięśnie, żeby było czym poruszać, i zostawia układ nerwowy, żeby było czym ciągnąć za sznurki tymi mięśniami. I teraz taka mucha, ona pod wpływem odpowiednich substancji grzyba, które naśladują neurohormony, kosmos, jak to ewolucja mogła wykształcić, ta mucha ma z kolei za zadanie chodzić do góry nogami. Po prostu ma chodzić na odwrót. Więc ona łazi po sufitach, generalnie po jakichś gałęziach gdzieś, tak, że nie normalnie, tylko na odwrót. I w pewnym momencie, gdy grzyb uzna, że taka mucha, która tutaj jest do góry nogami, jest w dobrym miejscu, to on ją zabija wtedy, on z niej wychodzi, trawi do końca już mięśnie wszystko, on robi z niej taki przylepiony flegmą, taki wiecie, takiego gluta przyklejonego, spuszcza strzępki w taki sposób,
i tworzy tu taką kuleczkę z zarodnikami. Ale to jeszcze nie wszystko. Ta kuleczka jest wrażliwa na ruch. Jak poczuje ruch, to wybucha. Więc kiedy poczuje ruch, kiedy jakaś inna mucha w pobliżu, bardzo blisko przeleci i drgnie, wówczas wybucha to jak granat i właśnie zainfekowuje kolejne owady, które akurat wtedy przelatują. To jest biologia, to się studiuje, a nie tam jakieś pierdoły o, nie wiem, tam pantofelku czy izoosmotyczności. To jest po prostu jak zrobić neurohormonami z muchy zombie. Więc troszkę jest to, więc to jest tak jakby grzybu inna opcja, tak jakby zombie, ale to też generalnie będzie funkcjonowało na owadach. Tak czy siak, motyliczka uważam jest ciekawsza niż motylica. Jak ja bym układał podstawę programową, wywaliłbym wszystko, co nudne, a zostawił co ciekawe, bo wtedy byście się lubili tego uczyć, a i tak macie umieć analizować, a nie znać jakieś takie rzeczy nudne. No po prostu. Okej, lecimy dalej. Przywra krwi, czyli ta słynna schistosoma hematobium, czyli schistosomatoza, czyli ta choroba wywoływana przez przywrę krwi, jej cykl też jest związany z wodą. Ona też lubi wodę, szczególnie jak wasze nóżki brodzą w takiej wodzie. Ona jest właśnie rozdzielnopłciowa, pomimo że to przywra, czyli płaziniec. Jak brodzisz w wodzie, to masz rozmiękczoną skórkę na nóżkach i wtedy łatwiej się wwiercić przez tę skórę do waszych naczyń krwionośnych. I mamy aktywne wwiercanie się takim jakimiś, nie wiem, sztylecikowatymi ząbkami i włazimy sobie do waszych naczyń krwionośnych. Mniam, mniam, mniam. I wtedy ta przywra w ciele człowieka, ona uwielbia, ma taki mały fetysz, tak jakby, uwielbia kopulować w pobliżu pęcherza moczowego. Nie powiem, co to za fetysz, ale w naczyniach krwionośnych generalnie się tam znajduje i wówczas po tym seksie te jaja generalnie są spuszczane z moczem w większości, no bo to są te naczynia pęcherza, one tam gdzieś tam się, prawda, uszkodzenia wpadają. Także wcześniej przywrę, jak mieliśmy w okolicach wątroby, to żółć i kupa, czyli raczej w kupie szukacie jaj, jeśli chcecie kupę szukać, a tu raczej w moczu. No i znowu, tak samo jak u przyw, larwa miracilium, ślimak, cerkaria, ale tym razem cerkaria nie czeka biernie na roślince, aż ją zjesz, tylko generalnie wkręca się wam przez nogę, więc jak już sadzicie ryż i generalnie jak już zatrudnicie się w plantacjach podmokłych, to błagam, zakładajcie gumofilce jakieś albo nie wiem co, żeby te dziwactwa nie wwiercały się w wasze fantastyczne nogi. Yeah, dobrze. Także tak wyglądają przywry. One należą do płazińców. Teraz przejdźmy do tasiemców, czyli kolejnej tak jakby grupy, a to jest, jakby to powiedzieć, gromada, która no, jest bardzo różnorodna i ma super wiele różnych larw. Taką typową larwą, która jest opisywana w tekstach i pojawia się, jest właśnie ta onkosfera, to jest taka, można powiedzieć, pierwsze pokolenie larwy w jaju, którą łykacie, a następnie w was, jak zjecie takie jajo z onkosferą, natomiast o to tutaj, popatrzcie, o to jest odmiana u wodnych, na przykład u bruzdogłowca, wówczas ta onkosfera ma takie włoski, jest bardziej ruchoma w wodzie, a u tych typowych tasiemców naszych, tak jakby lądowych, tak, niezwiązanych z jakąś wodą, z rybą, z czymś tam, to będzie taka zwykła onkosfera z takimi super sztylecikami, żeby się tam łatwo nacinać, przechodzić i tak dalej. No i tworzą się różnego rodzaju larwy. Larwy tasiemców
są po prostu kosmiczne. To, co w środku jest, takie dziwactwo, oto, to są główki, to są przyszłe z koleksy, czyli na przykład z takiego typowego cysticercusa, jak u tasiemca na przykład uzbrojonego czy nieuzbrojonego, bo on ma larwę typu cysticercus, będziemy mieli jednego tasiemca z takiej tutaj, z takiego jaja wykluje się potem taki tasiemiec, tak? Natomiast są na przykład takie u mózgowca, na przykład tu będzie kilka tasiemców, u echinokoka, czyli to są te właśnie u bąblowca, takie olbrzymie wielkości mandarynki czy pomarańczy bąble, które rozsadzają wam mózg, to już tak jakby... No, nie polecam takiej larwy mieć w mózgu, zresztą żadnej nie polecam, a na przykład tasiemiec psi ma takie cysticerkoidy, ale to tego się nie uczcie, błagam, nie wiem skąd to znam, nie wiem skąd to wiem, generalnie kiedyś się tym bardzo jarałem w liceum, bo byłem dziwnym bardzo dzieckiem, natomiast cóż, takie larwy wy nazywacie wągrami i to wam wystarczy. Nie musicie ich nazywać, tak, tych cysticercusów i tak dalej. No i zobaczmy, co tu się dzieje. No to tasiemiec uzbrojony, czyli mamy tu do czynienia z pierwszym tasiemcem. Jest to tasiemiec, który ma dwóch żywicieli. Napisałem, ostatecznym jest człowiek, pośrednim świnia, może być czasem człowiek, obojnaki, wiadomo, tenioza. I tutaj właśnie, jak mamy chorobę teniozę, to mamy tak jakby zarażenie wągrami, czyli w nas rozwinie się typowy tasiemiec w jelicie. Ale jeśli zjemy jaja jako przygodny taki nietypowy żywiciel pośredni, to będziemy nazywać chorobę cysticerkozą, bo właśnie w naszych mięśniach utworzą się cysticerkusy maturalnie. Maturalnie są to wągry. Mądrze, jak chcesz grzyb uszpanować na randce z dziewczyną, że w tym niedosmażonym mięśnie może być no nie wągier, tylko cysticerkus na przykład, to proszę bardzo. Dobra, jedziemy dalej. Duża rozrodczość, to coś kłaczaste tutaj, to jest olbrzymia macica wypełniona milionami jaj, człony się odrywają, no i co? Potem rozpadają, uwalniając jaja. Jaja trzeba zjeść, jaja są w kupie oczywiście, bo to żyje w jelicie, więc zainfekowane takimi fekaliami pola, albo nie wiem jak podlewacie grządki, rozpuszczając w nich kupę, żeby był lepszy nawóz, no to jak najbardziej można się zarazić. Natomiast aby być żywicielem ostatecznym, niedosmażone mięso, niedogotowane jakieś tam, prawda, wpółsurowe, a świńskie. Tyle, bo ten cykl każdy zna. Tasiemiec nieuzbrojony, o wiele dłuższy tasiemiec, podobno może mieć kilkanaście metrów, więc on kilka razy zawraca w jelicie tam i z powrotem tam, więc tak, jest kawał taśmy. Identyczny cykl, tutaj człowiek nie może być pośrednim i tutaj tylko możemy być zarażeni wągrami w naszym, tak jakby, przepraszam, nie wągrami, tylko możemy być zjeść wągry, czyli mieć postać ostateczną, także tutaj nie możemy my wytworzyć wągrów w mięsku naszym. I teraz tak, no ja gdzieś tam w okolicach 15, ale nie zdziwiłbym się, Morty, jakby i do 20 doszedł ten tasiemiec. Jak go dobrze tam, wiesz, karmisz, to pewnie będzie miał się dobrze. Także te dwa tasiemce, aha, uzbrojony, nieuzbrojony, to jest taka podstawa maturalna, tak? Na zasadzie generalnie tasiemca jako dwa przykłady. Natomiast tutaj mamy już pewne odmiany, których nie polecamy znać z głowy, ale no, warto wiedzieć, że istnieją takie tasiemce. Tasiemiec tak zwany bąblowiec generalnie występuje nie u człowieka, tylko u pieska, kotka, jakichś takich drapieżnych bardziej, bo aby się zarazić, trzeba by zjeść pośredniego z larwami, czyli generalnie trzeba by zjeść jakąś krowkę, kózkę, jelenia, owieczkę, może czasem człowieka. Okej, to jest groźne.
Bo jeżeli wy się zarazicie takimi jajami, czyli nie zarazicie się jedząc psa, jedząc kozę, jedząc bydło, czyli nie będziecie żywicielem ostatecznym, tylko zjecie jaja jakimś przypadkiem, to staniecie się żywicielem pośrednim. I to jest groźne, bo w was będzie rósł ten bąblowiec. Także to jest masakrycznie. Weronika, wymagają analizy podanych treści na maturze i tyle. Dobra. Nie ma jakie ezonofile działają. Ogólnie, że ich poziom podnosi się przy chorobach pasożytniczych. Amen, to jest szczyt wiedzy maturalnej. I teraz tak. Zgubiłem się przez wasze wywody. Tomek, chyba nie oglądałem nigdy czegoś takiego. Czy to jest horror? Czy co to jest? Wzgórza mają oczy. Uwielbiam sytuację, kiedy widzę, że ktoś wraca do domu, a tu Pusia cały dzień tęskniła za swoją Pancią i Pancia ją bierze, Pusiu, jak ja tęskniłam, a Pusia jakiś tam, nie wiem, małe stworzonko, puchate, włochate, kotopsowate, whatever, liże cię po tej gębie, bo tęskniła, ja już widzę te jaja, przecież Pusia przed twoim wejściem nie powiem, co sobie mogła lizać, żeby być czysta i w ogóle. Ja już widzę te jaja po prostu tego tasiemca bąblowca, które za chwilę urosną mi do rozmiarów pomarańczy w mózgu, więc generalnie pieski, ale bez takiego lizania po gębie, bo powodzenia, powodzenia. A nawet jak Natalia mogła się zarazić jakimś owsikiem, to i pies może się łatwo zarazić, wystarczy przegapić jakieś odrobaczywiania i będzie wesoło. A dobrze, Ola, podjadasz kolację, gratuluję, bardzo miło, Tomasz, aż chyba obejrzę, te wzgórza mają oczy, wiesz, Pusia, moje koty nie mają na imię akurat Pusia, ale generalnie moja babcia tak wołała na jakieś tam zwierzynę Pusia, więc tak mi jakoś to zostało. Dobra, bruzdogłowiec szeroki też był na maturze do analizy. Larwy bąblowca, Kuba, mogą rosnąć w różnych narządach, ale mogą trafić z naczyniami do mózgu i w okolicach głowy mogą się tam ten bąbel utworzyć. Nie musi. Nie skazujmy cię na śmierć od razu, ale może ci to rozsadzić wątrobę albo inne rzeczy, ale niekoniecznie mózg. Grzyb, wcale mnie nie dziwi, że twój pies ma na imię Ryszard. Jest to mocne imię dla psa. Podobno im więcej R, tym jakoś tak lepiej pies to czuje. Nie wiem. Dobra. Bruzdogłowiec szeroki, on ma z kolei trzech żywicieli. Zwróćcie uwagę, częsty bohater maturalny, bo tutaj jest o co pytać, bo jest trochę tych żywicieli. Człowiek ostateczny, po czym wiem, że wywalam z siebie jaja, musiało być zapłodnienie. I tu mamy tę larwę, rodzaj onkosfery, tak zwane coracidium, czyli ta wodna larwa, która w jakimś bezkręgowcu, najczęściej oczliku, będzie się przekształcała w pleroc. Tu jest błąd w książce, o, skan, nie plero, tylko najpierw jest procerkoid, a potem będzie po zjedzeniu dopiero plerocerkoid w rybie i my zarażamy się jedząc niedogotowaną rybę, także ten pasożyt też lubi wodę. Dobra, Natalia, nie wiem, ktoś mówił, że tam chyba miał jakieś owsiki, czy to nie byłaś ty? Ktoś na początku mówił. A że ty się dużo udzielasz, to Natalia, na koniec powiedz, że mam coś ci powiedzieć, dobra, i całej reszcie, bo akurat ty wysłałaś bardzo dużo pytań na nasz arkusz, a także musisz pamiętać, żeby powiedzieć, bo inaczej prześpię bardzo ważną rzecz, a coś chcę wam ogłosić, dobra. Lecimy dalej. Mamy jeszcze takie coś jak tasiemiec kręćkowy, generalnie związany z psami. Czasami może gdzieś człowiek się zaplątać. Psy wówczas, wiecie, tak jakby latają w kółko jak szalone i to jest taki objaw właśnie. Nie mam pojęcia, dlaczego to się dzieje. Może ktoś mi powie. Pewnie Grzyb albo ktoś, albo Michał W. Gdzieś pewnie zaraz wyczytają w jakichś mądrych źródłach, czemu tak się dzieje.
Tak, Michał, słuchaj, podobno każdy kiedyś w życiu miał jakiegoś pasożyta i to jest nieuniknione, więc tak to wygląda. Dobra, także tasiemiec kręćkowy, sympatyczny, człowieka raczej nie dotyczy, ale czasami, tak jak widzicie, gdzieś może się przyrazić tym, przyzarazić. Tasiemiec rzemieniec z kolei, taki śmieszny, jest tasiemcem ptactwa, szczególnie takiego, co lubi jeść ryby, więc gdzieś nad jakimiś pewnie morzami albo jeziorami. On jest bardzo podobny do bruzdogłowca, też jest skorupiak, też jest ryba, ale tym razem nie jakiś ssak drapieżny tego bruzdogłowca czy człowiek, tak, tylko tutaj mamy ptactwo. Chyba można się tym jakoś sporadycznie zarazić. Dobrze. No i tasiemiec karłowaty, on jest bardzo nietypowym tasiemcem. To jest tasiemiec tak zwany monokseniczny, charakterystyczny dla człowieka i ten tasiemiec właśnie, uwaga, to jest jedyny, z których tutaj poznajemy, może są jakieś inne, ale serio, nie znam, a przeszedłem już przez te lata, które żyję na tym łespadole, dość dużo różnych dziwnych nazw tych robaków. Nie znam innego tasiemca, o tak powiem, który miałby tylko jednego żywiciela. Jedno żywicielowe, tak powiem, zamykanie cyklu jest charakterystyczne dla niecieni, prawda? Glista, owsik, ten włosień. Natomiast tutaj u tasiemców zawsze się pojawia jakaś krowa, świnia, ryba, coś, a tutaj buch. Jeden żywiciel, czyli od połknięcia jaj wykluwają się larwy i z larw się od razu we mnie tworzy postać dorosła tego tasiemca i od razu też larwami pruje na lewo i prawo. Nie trzeba, Marta, żadnych pojęć znać na maturę po angielsku. Po co? Ludzie, jak wy lubicie sobie utrudniać życie, to tak jak chciałbym dojść do domu teraz po tych zajęciach, czy dojechać do domu, jadąc przez Gdańsk. Mogę zrobić nawet ankietę. Ludzie, czy warto jechać na Wolę z centrum, ze Śródmieścia, spod Pałacu Kultury, gdzie mamy szkołę, przez Gdańsk? Można znać po angielsku, ale po co? Selenka, dobre, crossing over. No. O dobra, robimy konkurs, słuchajcie. W jaki sposób po polsku nazwiecie crossing over? Nowa era chyba najlepsza z wydawnictw. Tak, polecam. Bardzo dobrze opisują, aczkolwiek nieraz są jakieś tam drobniutkie rzeczy, z którymi nie wszyscy się zgadzają, nauczyciele, ale generalnie jest to dobry podręcznik. Wiedzowo wystarczy. Wiedzowo wystarczy. Więcej ćwiczcie umiejętności niż samego zakucia wiedzy. To jest moje ten krzyżowanie nad... Ukrzyżowanie. Koniec krzyżowania. Rekombinacja. No właśnie. Od razu mówię, że to nie ma w ogóle polskiej nazwy. Matt Lover 111 chyba najdosłowniej. Mieszanie chromosomów. Michał się uaktywnił. Witam, Michale. Całe przejście. Chromosom po przejściach, tak? Dobra. I przechodzimy do ostatniej fantastycznej grupy, fantastycznego wieczoru z fantastyczną kolacją, a mianowicie nicienie. Tutaj u nicieni generalnie nie bardzo w ogóle skupiamy się na jakichkolwiek gromadach. Nie wiem, czy w ogóle... Właśnie, kolejne pytanie do publiczności, bo ja nie jestem zoologiczny. Słuchajcie, czy nicienie mają jakieś gromady? Bo nicienie to jest typ. Czy wśród nicieni mamy gromady, czy od razu rzędy? Ja nie zrobiłbym stu na maturze. Ja nie zrobiłbym stu na maturze. Marta, czy ty myślisz, że ja z moim roztrzepaniem i od razu zaczynam czytać, a już czytam ostatnią stronę, ja bym się skupił? Ja się na biochemicznym wykrzaczyłem ostatnio zadaniu. Ja źle odczytałem potencjały w neuronie progowy, a nie spoczynkowy, bo nie na te linie spojrzałem. Ja nie miałbym szans ugrać setki. No way. Podejrzewam, że 90 bym ugrał tak na wejściu, ale byłby wstyd, jakby było mniej, bo ja generalnie mam problem ze skupieniem.
Tak, i to jest mój problem. Ja jestem kinestetykiem, mam nerwicę, więc ja bym 3 godzin nie usiedział, albo bym pstrykał ciągle, albo bym jakimś łańcuszkiem, albo bym pukał w ławkę, wszystkich irytował. No way, to nie dla mnie. Matura nie byłaby dla mnie. Sorry. Glista ludzka. Musimy dokończyć. Nie, nicienie to jest typ, Kamil. Nematoda to jest typ. Weź, będę, bo z Anką spędzę jutro pół godziny na dyskusjach przez ciebie. Na pewno platy Helmintes to są płazińce, nematoda to są nicienie jako typy. Chyba, że coś się w systematyce ostatnio znerwiło. Znerwiło, czytam, Kuba, znerwiło się, no, zmieniło. No jak prowadzę wykłady? Tak jak tu prowadzę. Generalnie jest tempo, jest ikra i nie ma nudy. No, no co ty myślisz, że ja prowadzę wykład na zasadzie dziś omówimy sobie enzymy. Enzymy to są biokatalizatory, które są produkowane. Jezu, ja bym chyba się zżygał, jakbym tak prowadził sam z nudów, sam ze sobą. Także mam nerwicę natręc. Marta, nie będę ci odpowiadał, bo ty jesteś jakiś stalker. I don't answer. No, koniec. To co jest typem, Kamil? Tak, ja i Ania jesteśmy małżeństwem. Okej, okej, okay, ale jaja. Marta, weź Melisę. Tam uspokój emocje, jak to mówią. Także tak to wygląda. Glista ludzka to jest częsty pasożyt. No nie skończę przez was dzisiaj. No. Też na maturze. Jego cykl jest bardzo fajny. Kto... Cicho. Nie przełączę się teraz, bo rumieńca złapałem. Dziady jedne. Zaraz kończymy. O Jezu, już się popłakałem. Cicho tam. No, bo włączę czat. Dobra, uwaga. Jak nie umyjecie marchewki, jak głosi schemat, to macie przechlapane. Po prostu. Bo możecie złapać glistę. I tyle trzeba umieć na maturę. Nie no, śmieję się. Dobra, jedziemy. Generalnie jest tak, że infekujemy. Było nawet takie chyba pytanie gdzieś, tylko nie wiem, czy na maturze, czy w jakimś zbiorze, że dlaczego, to było w tekście, ale dlaczego nie można się zarazić tą glistą od razu po tym, jak te glisty złożą jaja. I tam było napisane, że te jaja muszą pewien czas poleżeć w środowisku. Po co one muszą poleżeć? Otóż muszą poleżeć, aby w nich doszło do rozwinięcia się larw i powstania jaja inwazyjnego. Muszę zeżreć jajo inwazyjne, zanim ono się stanie inwazyjnym. Jak zeżrę to jajo, to nic mi się nie stanie. Ale jak ono poleży na marchewce w lodówce, nie wiem, whatever, i je zjem, jak będzie inwazyjne, to teraz się zaczyna cała zabawa. Nie mówią mi na ty, bo ja mam szacun na uczelni, więc mówią mi panie doktorze. Także spokojnie, bez takich. Więc uwaga, jecie marchewkę z jajami. Ta marchewka trafia wam do jelita. W jelicie wykluwają się małe larwy z jaja inwazyjnego. Nie pamiętam, 4 czy 5 razy to musi linieć potem ta larwa, ale linie wiele razy. I teraz tak, przebija się przez wasze jelito. I potrzebuje tlenu do ostatniego tak jakby linienia i przeobrażenia, czy jakoś tak. I teraz co się dzieje? Abstrakcja. Gdzie w ciele znaleźć tlen? Nie znajdziecie go we krwi. Powiecie, no a tam jest tlen, ale on jest związany z białkiem, złapany, nie ma tlenu, jest bardzo beztlenowo, generalnie. Więc ona sobie wędruje żyłami, kolejne pytanie maturalne, przez którą część serca te larwy przepłyną, lewą czy prawą, skoro żyłami, no to i żyły są i tu, i tu.
Ale wracając do serca, płynie krew odtlenowana, przejdą przez prawy przedsionek, prawą komorę, do pnia płucnego, do płuc. I tam niszczą wam pęcherzyki płucne, niszczą naczynia włosowate, przegryzając, przebijając się, wchodząc do środka pęcherzyka z naczyń, uszkadzając te naczynia i tam jest dopiero... mają tlen i mogą się przeobrazić. Więc zrzucają co swoje w tych pęcherzykach, linieją i potem, kurczę, nie mają za bardzo jak wrócić, więc pełzną z powrotem przez tchawicę do gardła, a wy je z gardłem, z powrotem ze śliną łykacie i z powrotem wracają do przewodu pokarmowego i osadzają się już w jelicie i tam już mają, ostateczne rozwinięcie się do postaci dojrzałej. Także tak to wygląda. Dobrze. Grzyb się odezwał. Uwaga, Grzyb to specjalista od uczelni. On sobie radzi, więc proszę go słuchać i mówienie do pracowników uczelni na ty to nie jest najlepszy pomysł. Grzybu, mam nadzieję, że nie przekonałeś się o tym na własnej skórze, ale tak to wygląda. Dobrze. No cóż, no i mamy glisty w jelicie. Oczywiście jeden żywiciel, cały cykl w jednym żywicielu. Mamy tu typowego właśnie tak zwanego monoksenicznego pasożyta, gdzie cały cykl w konkretnym gatunku zamyka właśnie Ascaris lubricoides, czyli właśnie ta glista. Mamy włosienia krętego, chyba włosienia, tak to się odmienia. Jezu, jak wy nie wiecie, jak ja byłem słaby z polskiego, dobrze, że w ogóle zdałem maturę, włośnia chyba się mówi, nie włosienia, włośnia krętego. Odmiana trudnych słów to nie moja działka. Włośnia krętego. A i teraz tak, generalnie to są takie, wiecie, raczej no, drapieżniki albo padlinożercy co najwyżej, więc tak, tatar z dzika zaraz wleci, oj, wleci. I rzeczywiście ten pasożyt tak jakby wymaga tego, że zjecie odpowiednio larwę, w was wykluwa się nowe pokolenie tych włośniów krętych i potem one tam się kopulują sobie, tworzą znowu jaja i osadzają się w mięśniach i znowu czekają, aż ktoś te mięśnie zje. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? To jest jeden z najniebezpieczniejszych, że tak powiem, nicieni, który po prostu wywołuje śmierć, bo w nadmiarze, kiedy macie za dużo tych takich otorbionych, spiralnych larw, to one rozsadzają wam mięśnie i osłabiają je, szczególnie na przykład międzyżebrowe, przeponę, nie macie czym brać już wdechów, ruchów klatki piersiowej i po prostu umieracie. No, life is brutal, także... No, jak masz w mózgu, Michał, to już chyba generalnie jest jeden objaw, jak wlezą do mózgu, do neuronów. Raczej tak, jest jednoznaczny objaw. Pacjent, jego metabolizm jest równy zero, a temperatura równa temperaturze otoczenia. Dobrze. No i owsiki, o nich nie będziemy mówić, bo cóż. Już tu ktoś ma nawet na czacie albo miał, więc wiadomo, sam się zarażam, one sobie wypełzają przez odbyt, pełzają po pośladkach, składają jaja, potem wracają do domu, gdzie ciemno, potem to swędzi, drapiecie się, potem nie myjecie rąk i autoinfekcja. Chyba tam, ale zaraz pewnie albo Michał, albo ktoś mnie tutaj skoryguje, coś koło 4 tygodni trwa taki pełne życie takiego owsika, więc jak utrzymujecie higienę, dbacie, prasujecie majtki gorącym żelazkiem, żeby jaja się nie roznosiły i tak dalej, to raczej 4 tygodnie samoistnie powinny się same umrzeć śmiercią naturalną, natomiast najgorsze są te kolejne infekcje, autoinfekcje, bo to już tak wygląda. No,
No i na koniec takie jeszcze nazwy związane z naszymi nicieniami, które raczej maturalnie nie przewiduję, żeby były. Mamy tęgoryjca dwunastnicy i ten tęgoryjec dwunastniczy, on jest takim dziwnym nicieniem, który wgryza się w wam w jelita i ssie krew w tych jelitach i one krwawią. Chyba tam coś ponad 5 czy ileś tysięcy, jak się wam tam do jelit przyklei, to możecie nawet umrzeć. No i to jest taki dziwny właśnie twór. Nie wiem do końca, jak pełny cykl jego zachodzi, ale wiem, że właśnie on jest taki specyficzny, że tam wgryza się i pije krew jak pijawka trochę. Filaria Bancrofta i słynna choroba zwana słoniowacizną, czyli to jest właśnie pasożyt, którym możecie się zarazić pijąc na przykład jakąś nieprzygotowaną wodę w ciepłych krajach, gdzieś tam o małej higienie. No i on sobie będzie żył w waszych naczyniach włosowatych, blokując odpływ limfy i drenaż tkanek i po prostu wasze tkanki no wyglądają w ten sposób, napuchnięte wodą. Nie bardzo, nie wiem, czy to się jakoś leczy, nie wiem, jak to wyjąć z naczyń włosowatych, które są zapchane, czy to chemią się jakoś truje, czy to już jak zapcha, to już poszło i się nie odetcha, nie odetka. Kamil, nie przeklinaj, żółta kartka. A, dobra, także tak. A jak zdejmie, to Kuba, i tak już słyszałeś, więc może zdjąć. Dobrze. A Michał, tu ci powiem niestety smutną historię. Nie znasz nikogo, kto by zmarł przez pasożyta. Nie będę tutaj z nazwisk mówił, ale jak ja jeszcze robiłem doktorat i pracowałem na drugim wydziale lekarskim, bo były pierwszy i drugi lekarski, mniejszy drugi był, znaliśmy studentów, było nas pięciu w całej katedrze, pięcioro w całej katedrze biochemii, robiliśmy sporo, bo tam też English Division był do tego przyklejony i właśnie świętej pamięci kierownik tego drugiego wydziału umarł właśnie na wątrobę, robił habilitację z wątroby i prawdopodobnie umarł od przywry chińskiej, gdzie uwielbiał z żoną zwiedzać świat, strasznie go uwielbiałem, to był moja bratnia dusza, potrafiliśmy godzinami rozmawiać, jak się uczyłem do seminariów, także siedzieliśmy na telefonie, znam jego żonę, też Grażynkę, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli nas ogląda teraz, bo lubi te biolowieczorki, wiem. Także no niesamowicie i właśnie fantastyczny człowiek, niesamowity dydaktyk, ciepła osoba, kochana. Czułem się jak jego syn w zakładzie wręcz. No niestety 2 tygodnie od złych samopoczucia i po prostu zginął. No niestety zdarza się to i ze względu na powikłania nowotworowe właśnie wątroby, prawdopodobnie po takiej infekcji pasożytniczej. Także wiecie, no naprawdę nie znasz dnia ani godziny, kiedy taki robal cię utoczy i coś się stanie, także strasznie, strasznie to jest no przykre, ale cóż. No niestety. Także rzeczywiście w naszym klimacie te pasożyty bardzo rzadko powodują jakieś takie powikłania, ale jak jedziecie do ciepłych krajów, jedziecie do krajów, gdzie nie wiecie skąd pijecie wodę, jakieś Kongo, albo jak w Kenii kiedyś byłem, albo gdzieś, to po prostu strach pić kranówę, nawet w knajpach oni leją kranówę, starajcie się zawsze pić butelkowaną wodę, bo no ja jestem przewrażliwiony strasznie. Dobrze. Dalej. W takim razie mamy jeszcze robaka medyńskiego, tak zwany właśnie ten słynny nicień. Słyszeliście o nim. On żyje w naczyniach krwionośnych, ma coś koło metra nawet, albo i ponad metr. Ja też uwielbiam morte, zimne klimaty, aczkolwiek czasami dobrze wygrzać pupcie w basenie przy 30 stopniach na jakimś tam pompowanym materacu. Ale wracając, słuchajcie, ten nicień, który żyje gdzieś w żyłach, on jest bardzo długi. I jak już się robi wam, bo się nie mieści, taki na nodze taki jakiś bąbel i go przebijecie, to może jego dupka zacząć wychodzić na przykład. I wtedy nie złapiecie go i nie pociągniecie, bo dupka się urwie i on się schowa, skurczy.
Więc co się robi? Nawija się go na patyczek. Patyczek się tak jak tu na zdjęciu przykleja. Oczywiście polewając jakimś spirytusem, nie wiadomo czym, żeby to odkazić. I czeka się na następny dzień. Wtedy ten śmieszny owad, on się tam, wiecie, w tych naczyniach tam trochę porusza, trochę porusza, trochę porusza. Jak się zluzuje, to znowu go troszkę nawijacie, nie za mocno, żeby nie urwać, i znowu na taśmę, nie wiem, przyklejacie i znowu czekacie dzień. I tak możecie go nawet kilka tygodni, nie wiem, podobno, wyciągać z takiej nogi. To jest nie mówiąc już o tych nicieniach, które gdzieś żyją w gałkach ocznych i patrzycie, a tam wam coś w środku oka gdzieś pełza. Nie wiem, co bym zrobił, jakbym to zobaczył, czy bym nie wykuł widelcem oka, po prostu Albo to, co było na próbnym arkuszu, zawsze to pokazywałem moim uczniom, jak robiliśmy takie robactwo, tak zwane, jak możecie w nową zakładkę wpisać sobie zombie snail, czyli ślimak zombie, czyli właśnie nicień, który w czułki ślimaka wchodzi i imituje gąsienicę, żeby ptak to zjadł. I też te ślimaki mają tam zaburzone jakieś tam mózgi, mózgi, zwoje mają zaburzone i one mają na światło wychodzić, mają taki behawior bardziej nasłoneczniony, a nie chowania się, bo wtedy ptak lepiej zobaczy te takie nitopełzające czułki, zeżre, a ptak jest właśnie kolejnym żywicielem. I w nim tam seksy, seksy, seksy i z tą kałomoczem, nie żeby brzydko nie powiedzieć, leci ten biały fluk, jak spadnie to ślimak, wystarczy, że to zeżre i już się zaraża. Więc naprawdę nieraz są tak fantastyczne metody na takie cykle, że to się w głowie nie mieści, co tam się dzieje, słuchajcie. Więc już kończąc powoli dzisiejsze wywody, bo tu jeszcze jest jakiś taki węgorek jelitowy, ale to on ma troszeczkę właśnie podobny tam, to też taki pasożyt, który się może, możecie sobie o nim poczytać tam, ludzki, niezbyt częsty, ale zdarza się. Też taka nazwa, typowo na olimpiadę, taki właśnie węgorek jelitowy, żeby wiedzieć, że to jest pasożyt. Aczkolwiek wiecie, tych nicieni i tych pasożytów, jest, tych płazińców jest full i dobrze, że nie wszystko dotyczy człowieka i dobrze, że w naszym klimacie tego za bardzo nie ma, ale trzeba uważać. To chyba tyle. Jeszcze przeczytam, co tu się dzieje. Pasożyt, tak, Kamila Ślimaka. W sumie to tak. Dobra, jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. Natomiast ja sobie przeczytam i spróbuję. Aj, najobleśniejsza rzecz na dzisiaj. Natalia, miałaś o coś spytać mnie? Dobra. Nie prałem ślimaka. Nie prałem. Dobra. A widzisz. Dobra, uwaga. Czy ten ślimak ma oczy? Na którym roku morte jest te parazyty macie? Czy to nie jest na pierwszym roku? Ma oczy. Dobra, to Morte się wypowiada. Kurde, nie pamiętam, na którym roku są parazyty. Na pierwszym, no, dobra, okej, to jeszcze nie jest ze mną tak źle. Tam są cytofizjo, histo, te wszystkie syfy i anatomia, nie? Plus angielski. Dobra, a jako, że Natalia jest bardzo płodna, zawsze mówili, żeby w dobrym miejscu w zdaniu stawiać przecinek, bo można zmienić znaczenie zdania. Jest bardzo płodna w teksty, którymi zawala, w pytania, którymi zawala ankietę, bo tam możecie pisać pytania. Ja dziś stwierdziłem, że zrobię coś fajnego, bo te pytania są, nie mogę przeklinać, a już jest po 22, są z pupy wzięte od sasa do lasa, od auksyn po jakieś tam, a dlaczego coś w człowieku. Więc ja stwierdziłem, że będę robił coś takiego, że wejdę tu do studia
i nagram po prostu na każde pytanie takie wytłumaczenie, krótką historyjkę, odpowiem na ile, a jak nie będę umiał, to sobie popytam ludzi mądrych, którzy znają odpowiedź i wtedy sobie sprawdzam, na przykład dlaczego karboksylacja to przynoszenie dwutlenku węgla, a nie grupy karboksylowej. Wow. Okej. Okay. I ponagrywam z tego taki długi film, a czy ta Iza, czy Przemek, czy ktoś tu potnie to na krótkie takie spociki, nie wiem, 30-60 sekundowe i będziemy to po prostu zawalać waszymi pytaniami Instagrama, na naszym profilu będziemy po prostu takie reelsy wrzucać, nie z czapy, jak to ludzie robią, ile to fanu jest, że kot pierdnął albo nie wiem, tam cokolwiek innego się wydarzyło, ktoś rzucił butelką i kogoś w głowę trafił i z tego jest jakiś fan, tylko będziemy po prostu zawalać kontentem merytorycznym, a wy będziecie tworzyć ten kanał na zasadzie waszych pytań. Więc jak macie jakieś pytania, to tam rzucajcie, a na pewno będą się pojawiać odpowiedzi i myślę, że niebawem będziemy to uskuteczniać, bo coś takiego jeszcze nie robiliśmy, a myślę, że może być fajne. To tyle chciałem powiedzieć, bo potem, wiecie, zaczynać było wieczorek, gadać tu i to nagle rośliny, potem coś, genetyka, dzisiaj jakaś ekologia wam w głowie zaświtała, więc no. Dobra. To tyle. Tyle newsów. Czyli czekajcie na... Ja wam zresztą przypomnę za tydzień o tym teściku, który jak już utworzymy, to zrobimy taki darmowy z Robali. Nie wiem, on nie będzie jakiś hardkorowy, więc dla studentów to nie będzie... Tak, pupa to poczwarka. Nawet powiem ci więcej. Po angielsku pupa to poczwarka. Tomasz, więc tak to się właśnie nazywa na angielskich schematach, możesz sobie nawet popatrzeć. Także i pamiętajcie, że jest przepoczwarczenie, a nie przepoczwarzenie, bo to nie jest poczwara, tylko poczwarka. Dobra. Genus to kolano. Genus to generalnie rodzaj, po angielsku też w systematyce. Dobra. A Ellen Einstein, super, gdzie pytanka? Paweł, pytania są zawsze gdzieś jest jakiś, no, przy każdej transmisji, albo jak ta, no, jak wejdziesz na naszego Facebooka i tam są, że Biolowieczorek, to tam pod spodem jest zadawanie pytań, link do takiej ankiety na tych Google Sheetsach, czy tam jakichś tam innych, także tam się wybiera i tam się zadaje, mi to wszystko w Excela wpada, linika po linijce, ja sobie wtedy mogę te pytania, wiecie, powybierać tematycznie albo coś tam, także co? Słuchajcie, tutaj pani Ania była w sobotę, jedna rzecz, w ogóle z trampek wypadniecie, a mianowicie była ewaluacja CKE, kuźwa, jak poszła matura i ten IC, co się dowiedzieliśmy, że zadania CKE przestały być standaryzowane na szkołach. Czyli zadania, które dostajecie, tak, one były kilka lat temu ułożone, ale przestało być standaryzowane przez szkoły i uczniów. Tylko przez 50 bodajże 8 specjalistów. Nawet nie przez nauczycieli. Tylko specjalistów, pracowników z uniwersytetu. Jeśli oni powiedzą, że to pytanie jest dobre, bo na pewno taki pracownik uniwersytecki, na pewno wszyscy mają kontakt z dziećmi, wiedzą i znają wasz poziom, to takie pytanie będzie zatwierdzone przez CKE. Nie wiem, dlaczego odeszli od takiej standaryzacji na uczniach i to pokazuje, czy zadanie śmiga, czy nie. Nie mam pojęcia, ale jak to usłyszałem, że się zmieniły zasady w ogóle standaryzacji i dobierania zadań, to mnie wywaliło z trampek po prostu straszliwie. Wow, wow. Robić coś dla uczniów, ale standaryzować przez naukowców, którzy najlepiej wiedzą, jak to jest w szkole, jaki jest poziom i tak, no, fajnie. To tyle newsów. Dobranoc, płynanoc, tasiemce i nicienie też na noc, jest już 15 po 10, kończymy, widzimy się za tydzień, tematu nie ustaliliśmy, ale podejrzewam, że po prostu jak nie zarzuciliście nic ciekawego, to polecimy z fizjologią roślin, zastanowię się tam do piątku, Iza jak przyjdzie do pracy, to powiemy jaki tam temat ma zarzucić, natomiast
Zoologię zostawiamy, bo już dzisiaj za nią rozmawiałem, ona zrobi drugi biolowieczorek w przyszłym semestrze, będą dwa już. I ona będzie omawiała poszczególne grupy zwierząt sobie, także będziecie brać na tapetę, nie wiem, gąbki parzydełkowce, potem będziecie sobie brać na tapetę, no może robaków już nie, tak, ale na przykład te wszystkie pierścienice i te wszystkie różnego rodzaju rzeczy, które powstały, celoma, układ krwionośny i tego uczyć się tak jakby takich zadawać pytań też trochę zoologicznych. Na pewno będzie ochrona przyrody mocno przewałkowana, bo tego w ogóle nie umiecie, a te reintrodukcje, restytucje, reinkarnacje i te inne, to jest dla was czarna magia, więc na pewno też się do tego odniesiemy. Dobra, dobranoc, idę coś zjeść. Trzymajcie się, do przyszłego tygodnia.